Ar kuku. Ale mnie przestraszyło. Jesteśmy na tej miejscówce na nasypie kolejowym, starym nasypie kolejowym. No i moi kochani, sprawdzamy, czy... I najpierw to pozdrowienia dla wszystkich. Piękna akcja, mnie serce się cieszy. Ukłony dla was wszystkich. Naprawdę jestem tak zadowolony i szczęśliwy, że ta akcja się rozwija. I dziękuję wam bardzo. Serdecznie dziękuję, naprawdę. A odnośnie tej miejscówki, no jest dobrze. Patrzcie, tu żeśmy sprzątali wszystko i nie ma nowych śmieci. O, zobaczcie. Patrzcie, wszystko jest fajnie, jest dobrze. Nie przybyło. No posprzątamy jeszcze te stare. Czyli takim starym powiedzeniem, jest dobrze, nie ma co psuć. Tak jest. To idzie... No i idziemy sprzątać tą jeszcze tę dalszą część. O, tu przybyło coś. Ale tylko 3 puszki. No, nie 3. 5 puszek. No, teraz idziemy na drugą stronę nasypu. Tutaj te jeszcze pozostałości trzeba pozbierać. Tulipan Sandomierz. Materiału biologicznego się nazbierało. Żeby nie wdepnąć, bo żeby tu nie wdepnąć. Wybuchnie. To jakiś odkurzacz chyba. No. Electrolux. Tutaj mam jeszcze arsenał taki, muszę posegregować. Rzucę ci tu plastiki 3. Złom. No i tyle butelek, masakra. No mamy tutaj już jeden worek szkła, bardzo szybko się uzbierał, bo mnóstwo butelek tutaj w tych krzokach leżało. Tutaj kolejne szkła i puszeczek trochę będzie fajnych. No i tam jeszcze, tu jeszcze trochę wina i wódki. No już mamy jeden. O, puszeczka, spoko. Plastiki masz? Tak. To jeszcze jednego wrzucamy. Okej. Okay. Złom? Ale piękne wiaderko. O! To jest lepik. O ja! To jest do lepikowania dachu. Uszczelniania dachu, nie? No, papa jest, dach jest pokryty papą, a tym się uszczelnia. Połączenia i gdzieś pęknięcia. Samo wiadro eleganckie. No. Samo wiadro, bardzo ładne. Dobra, bierzemy to chowamy. Do zabrania. O, ja taki plastik wyrwałem, ktoś powiesił butelkę na sznurku. O. Byliśmy
O, ale już się nie przyda. Nie, twardy jest jak kamień. Zbieramy, czyli tu już mamy. No, już ogarnięty nasyp. Te puszki jeszcze weźmiemy. Tak, puszki, czyli złom. No i już mamy. No, puszek coraz więcej. Zawsze parę groszy wpadnie. No, rzeczka płynie. Trzeba będzie niedługo ją odwiedzić znowu, bo dawno tutaj nie byłem. Tym razem pójdę z drugiej strony mostu kolejowego i z tamtego brzegu będę łowił. A tam ile śmieci, masakra. Tam też dużo śmieci. No. Już dalej od drogi, od tej rzeczki. No i już mamy następne niespodzianki tutaj. No, odkryliśmy kolejną dawkę butelek. Także dzisiaj zakończymy tutaj. To posprzątamy, już do lasu nie pojedziemy, bo no nie damy rady już posprzątać w lesie. Ale las poczeka na nas. Las poczeka, bo mamy taką miejscówkę. Foliowy las. Dokładnie, zresztą widzieliście na jednym odcinku. Tam dokończymy to sprzątanie tej folii. No jeszcze tam będzie z dwa dni tego sprzątania, no, raczej dwa razy. No to folię na dwa razy może się uda. Tak planujemy, a jak będzie na pewno, to zobaczymy, się przekonamy. Tutaj też planowaliśmy, że wskoczymy dwa worki i koniec. A tu widzę, że coraz więcej, jak się przesuwamy wzdłuż nasypu. Coraz więcej, no tych worków dzisiaj z 10 będzie na pewno. Gdzie znajdzie? Patelka taka, bez uchwytu, pewnie doczepiana. Aluminium. Pa, nie wierzę. Popatrzcie, poznajecie? Jeszcze brudny w mule. Ktoś. No, drogowcy odnaleźli znak, który tutaj rzuciłem właśnie. I mało tego, że go odnaleźli, to go z powrotem postawili. Ekstra. Jest kolejny sukces. I myk do te czwórki. O. Za czuprynę. I za czuprynę, marynę. Ładujemy te granaty. Akcja pod Arsenałem normalnie. Spójrzcie. Takie jak Guslik rzucał. Tak. Podobne. Tylko były
dłuższe rączki. Pociski. Patrzcie. I jedziemy. I dalej. Ostro. No a tak to wygląda posprzątane. Wiecie, kochani, tu jest też dobrze. Nie jest tak pobrudzone. No od ostatniego sprzątania nie przybyło śmieci. O, jest. A, jest flaszka. I to zwrotna chyba, nie? Zwrotna, no. Pyskie, a ty świeżunkie. Świeżutkie. Prosto ze sklepu. Jeszcze ciepłe. Ciepłe. No i co, ten worek będziemy brali? Ty musisz wejść, bo nie mam butów od ciebie. Halo, tu jestem. No i da się go wyciągnąć. No rozmarz. I rozwiąż go. No nie rozwiążę. Rozwiążesz. I ten piach wysyp. Nie, muszę nożem jakimś. Jakimś nożem trzeba obciąć. Piach. No piach. Wysypiemy i worek zabierzemy. Normalnie jakby ci się galoty pruły. Taki był odgłos. No i luks. A to jest piasek niewiślany. Bardzo taki drobny, nie? Kopany piasek. Aha. Bo wiślany jest grubszy. Aha. Takie ziarno ma grubsze. Jeśli chodzi o worki, to mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 worków. 6 worków ze szkłem, 2 worki z plastikiem. Taki mały worek z aluminium, no i wiadro, trochę złomu. Wory ze szkłem, masakra. 8 worków plus 1 z puszkami. Babci czerwonoarmiejec w czasie II wojny światowej, jak wyzwalali Polskę. No i przyszedł na wieś do babci i mówi: Hadziajka, dawaj małaka. A babcia mówi: mam, ale niedojone. Dawaj niedojone. Kompletna jest każda sprężyna. Nawet oryginalna pajęczyna jest. Prosto ze strychu albo z piwnicy. Patrzcie, co znalazłem na śmietniku. Normalnie skórzane siodełko. Ekstra. Ono może, ile może mieć lat? Z 50 lat może mieć, nie? Patrz, jest kompletne. Ale fant. Śmietnikowy fant. No nic, dobra. Mamy tutaj oczywiście herbatkę z imbirem. Tata tradycyjnie serwuje. Mama robiła znowu. Oczywiście. Mama Ilonka robiła. Skosztujemy. Dzisiaj też imbiru nie żałowała. O, to ekstra. No nic, ja bym chciał się pożegnać z wami i zaprosić was do oglądania następnego odcinka. Łapkujcie. No i z parkingu z Sandomierza żegna się z wami Sylwester i Jacob July. Trzymajcie się. Na razie. Do zobaczenia.